Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku Son of the Forest, kochani. Wracamy oczywiście do naszej gry. No i tak, mam pewne przemyślenia, ale najpierw prześpijmy się jak człowiek, żeby już być... Ciągu dnia. Aha, czyli nie możemy spać do czasu, aż... Pozbędziemy się kolegi, rozumiem. I nauczymy się pewnej rzeczy. Nauczyłem się pewnej rzeczy, że wystarczy przytrzymać i żeby sobie otworzyć ekwipunek. Taki szybki ekwipunek. Nie wiem, czy to był lis, wilk, czy co innego. Widzę tylko, że ten panicz sobie delikatnie poszedł, sobie chyba odpuścił, więc może w końcu nam pozwolą iść spać. Widzę, że nie. Jest tutaj ten paniaczek. No chodź tu. Oż ty gnoju. No chodź tu. Nie widzę go. Umiesz tak uciekał, gałganie? Umieraj. Jeszcze jeden? Czy już będzie spokój? Czy nam to będzie, czy nie będzie? Dobra, idziemy spać. Mam nadzieję. No bez jaj. Co ta gra sobie myśli? Powiedzcie mi, co ta gra sobie myśli pod tym względem. I nie wiem, czy nam kłody nie poznikały. No właśnie, chyba... Skąd? Jezu, naprawdę, te dźwięki są źle skonfigurowane. One tu latają jeszcze, okej. O, bronisz się. Kelvin, pomóż! Kelvin, pomóż. Szybkie tapsy. Dropsy, znów aktor jak w zomboidzie. I w 7 Daysie. Umieraj. Kolejny. Chcę iść spać. Dajcie mi spokój. Nie chcę robić krzywdy, tylko dajcie mi spać. Dostać twojego. Okej. Umarł. A kto umarł, ten nie żyje. Czy ty zostawiłeś coś po sobie? Ja widziałem tam jakąś kosę. O nie, 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 chodź tu, kiciuś. Chodź tu. Ja ci tu drzewo zetnę. No problem. Gdzie ty się podziałeś? Kelvin to tam w ogóle, nie wiem, chyba już się schował. To bez sensu. Ja mam tutaj kilka opowieści. O, brawo, dziękuję. Odblokowano osiągnięcie Survivor. Świetnie. Odpuściły sobie w końcu. Kelvin, chodź tu do roboty. Tak, wszystkie bale poznikały, które były tutaj na ziemi, niestety. No ale cóż. I kochani, bo ja nie wiem, czy my się dobrze zrozumieliśmy, jeżeli chodzi o Sons of the Forest. Ja wcale naprawdę nie uważam, że to jest zła gra. Wręcz przeciwnie, powiem, że jest dobrą grą. Pytanie tylko, czy dobrą grą za cenę, którą właśnie podali twórcy, bo moim zdaniem twórcy delikatnie sobie w kulki polecieli z nami graczami i niestety widzę, że my coraz częściej na to pozwalamy. Pozwalamy na to, żeby robili nas w bambuko. Chodź tu, Kelvin, do roboty. Czekajcie, damy mu zadanie, żeby trochę pościnał. Zbuduj, czy zdobądź bale. Może oczyść, weź przedmioty, podążaj, zdobądź bale. Upuść tutaj, o. Już nie płacz, nie płacz. Czujesz głód, właśnie. Mamy mega głód, ojej, nie zauważyłem tego. Batonik energetyczny. Zjadłeś trochę, ale widzę, że niewiele on daje.
Właśnie, i naprawdę ja nie przeczę, że to jest dobra gra, bo naprawdę widać progres, który jest zrobiony z The Forest 1. Widać, że jest to ładnie zrobione, aczkolwiek twórcy, jakby nie patrzeć, dawali nam dwa inne terminy wcześniejsze na temat tej gry. I ja jako kupujący mam prawo czuć się oszukany, ponieważ, jakby nie patrzeć, jeżeli twórca daje już całkowity relay z gry... O, one opokoją... No, pokoju zmarłych i da się im ręce poucinać, coś śmieszne. Gdybym się do roboty, to by te kanibale przeszkadzają, chciałem powiedzieć zombiaki. O, wiem, że tam jest, no i co? Umieram. Jeszcze któryś? Czuż da cię spokój. Kelvin, do roboty. Już! Irytujesz mnie. Zdobądź balę. Puść tu. I nic mi nie mówisz, typ mnie bierze od tyłu za przeproszeniem. Typ mnie bierze od tyłu, a ty się patrzysz. Naprawdę, Kelvin? Naprawdę, Kelvin? Nie, nic, chcę zapisać grę, bo troszeczkę tutaj się natłukliśmy z nimi, a nie chcę tego stracić. Na czym ja skończyłem? A na tym, że to nie jest zła gra. No i właśnie tak to wygląda, to nie jest naprawdę zła gra, tylko moim zdaniem niedopracowana i zostaliśmy po prostu zrobieni w bambuko przez twórców. Twórcy zapewniali nas wręcz, że ta gra jest już prawie że skończona, no bo skoro się daje już do tej premiery i tak dalej, to myślę, że coś to oznacza. Tutaj jednak spotykamy się po prostu z czymś na opak. Ta gra jest pusta. Jest pusta. Maneki nie... Jest to jak do suszenia. A jest ognisko? Tak, one chyba opakują, naprawdę. Tak. To dołączysz. Dołączysz. Bierz się do roboty. Jeszcze ani jednej kłody nie przyniosłeś, człowieku. Weź się do pracy. Będziesz płakać? O, to się wkurzył. No i świetnie, padliśmy. Zajebiście. Da się wczytać. Czy ja znów będę w tym miejscu? A, znów gra muzyka. Właśnie, no i też jeżeli chodzi o... ogólnie o to tutaj... Wszystko jest moim zdaniem troszeczkę gdybyśmy szyte. Widzę, że te kanibale się ogólnie zmieniły, aczkolwiek czy kanibale słuchają muzyki, kanibale mają baterie, to też jest pojęcie względne. I troszeczkę nie pasuje mi to do tego całego lore. Naprawdę, nie pasuje mi to do tego całego lore, bo no takie naciągane to trochę jest, nie oszukujmy się. To jest ta paradyjka. Więc to są moje po prostu przemyślenia. Ja wiem, że nie każdy się musi z nimi zgadzać. Naprawdę, ja szanuję zdanie innych osób, bo wiem, że wam się ta gra może podobać. Mi też się podoba. Mi też się podoba, aczkolwiek czegoś innego oczekiwałem niż to, co zostałem. I to mnie delikatnie martwi, bo jak wspominałem wcześniej, coraz częściej pozwalamy na to, że twórcy robią nas z bambuka. Naprawdę obdarzyliśmy twórców Sons of the Forest mega wielkim zaufaniem. Ja widziałem, co się działo na Steamie podczas wydania tej gry. I wierzcie mi lub nie, nigdy jeszcze w życiu nie widziałem takiego zainteresowania grą. Naprawdę. Atomic Heart akurat naprawdę nie było problemu, żeby go kupić na Steamie. A tutaj... Tutaj po prostu był szał ciał. Wiesz co, ja muszę chyba częściej od ciebie odchodzić, bo ty się bierzesz do roboty, jak mnie tu nie ma.
Dziękuję, żeś to w końcu zrobił. Muszę te zwłoki chyba bardziej w tą stronę poprzeciągać. Może nie do wody, ale po prostu, żeby oni ich nie widzieli. Bo wydaje mi się, że jak oni to widzą, to potem płaczą i jest mi przykro. I coraz częściej nas atakują wtedy. No tak, niech sobie te zwłoki tu leżą, nikomu nie przeszkadzają. Ten sobie tam pracuje. W końcu pracuje. Który się nami nawet zbytnio nie zainteresował, jak zginęliśmy. No i właśnie też kolejny temat tego Kelvina. Typek był w siłach zbrojnych. Nie wiem, czy on może mieć jakąś, nie wiem, traumę czy co innego. Ale no, koleś, który jest w siłach specjalnych i on się kuli, gdy kanibale tutaj nas atakują, to troszeczkę jest śmieszne. Ja wiem, że to było teoretycznie zrobione tak, żeby on za nas tutaj nie wyręczał do wszystkiego. Ale no, to jest trochę śmieszne. Znów czekoladki aktora. Naprawy do narzędzi, łuk własnej roboty. O właśnie, możemy to chyba zrobić nawet. Potrzebujemy jednego tego. Tak. Potrzebujemy jednej liny. Wiecie, to nie tak, że ja tylko i wyłącznie narzekam, bo naprawdę to menu mi się bardzo podoba. Jest bardzo starannie zrobione. Jest ładnie zrobione. Ale niestety, no widać, że ogólnie resztę bardzo zaniedbali. Bardzo zaniedbali. Jagody, dobra, zjedzmy je. Zobaczymy, czy się odczujemy. Chyba nie. Straszki nie dostaliśmy, jest dobrze. O, już sobie potem wrzuca śmiesznie te jagódki. O tym to my się nie najemy zbytnio. Co jest tutaj tym? Kolor światła? Co? Wow! Podświetlenie nawet tego wszystkiego. No właśnie, dlatego mówię, to jest naprawdę duża dbałość o detale i to mi się naprawdę podoba. Naprawdę mi się to podoba i widać, że tutaj chłopaki się postarali, ale wreszcie niestety nie. Linka do tyrolki. Więcej rzeczy. No można sobie tutaj fajnie to poprzeglądać, bo paskudny pancerz, o. Dołożymy sobie paskudny pancerz. Skóra zwierzęcia. Tego nie możemy na razie połączyć z niczym. Kurtka taktyczna. My jej nie mamy założonej? Nie, no mamy ją założoną. Troszeczkę może to menu jest naćkane? Można tak to powiedzieć? Dodaj przedmioty? Co ci zrobił? Da się dać to komuś, czy jak? Nie mam pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia. No właśnie tak samo tutaj ten interfejs, który jest zrobiony, no jest zrobiony moim zdaniem słabo. Widać, że jest zrobione to po macoszemu i to strasznie. Ale może to jest czas właśnie to poogarnąć. To są pułapki, rozumiem, tak? Tak. Mamy schronienia. I to leci po kolei z tego, co widzę. Schronienie myśliwego. No, chatkę z bali to właśnie budujemy. Wybudówka, wieża obserwacyjna. Co to było? To był Kelvin? Co ten chłopak robi? Co ten chłopak robi? Czemu on tak szaleje? Ja chcę już w tym dniu zbudować tą przybudówkę, bo nam te kanibale nie dają spać. A ja widzę, że Kelvin sobie w kulki leci, jak zwykle. No i chciałem zrobić też ognisko. Chciałem też zrobić ognisko, żeby się udało. Pa. Dobra, Kelvin, idź dalej ścinać. Idź, Kelvin, tu ścinać. 27. Oglądamy dalej. Schronienie na drzewie tego jeszcze nie mamy. Schronienie na drzewie 2 też tego nie mamy. Meble. Przez pospatyków. Ściany, krzesło, meble, bla bla bla. Wisząca lampa. Drewniana łapka, magazyn pokoju, magazyn kamieni, magazyn bali, magazyn kości. Stojak do suszenia, manekin, półka, półka na ścianie. Ścieżki, budka dla ptaków, to sobie zaraz zrobimy oczywiście.
Strach na wróble. Wyniesiona stojaku, linca ścienna. Czym jest więcież? Nie wiem. Łapka na kość ryba. Łapka z packą na murze. Co daje ten zmień tryb? Bo możliwe, że ja po prostu czegoś nie ogarniam. Siekiera plus... bal. Kładziesz bal? Chyba kładziesz bal. Zobaczmy. A, dobra. Chyba co teraz rozumiem. I co, i to jest położone teraz, tak? Okej, no właśnie, tak samo jedynka, dwójka, trójka, nie da się tego w ogóle przypisać w ten sposób. To też mnie bardzo martwi. Chyba się nie da przypisać, może jestem w błędzie. Na razie chyba w błędzie nie jestem, bo naprawdę się nie da przypisać. To jest słabe. Może tutaj się da jakoś przypisać. Lecz nie. Się tylko i wyłącznie wybrać. Dobra, czyli customowe ogólnie rzeczy da się robić. To zmieniam zdanie na ten temat przynajmniej. Widzicie, tak jak w Atomic Heart, przepraszam, na przykład naprawdę mi się mega początkowo podobało i naprawdę nie miałem zastrzeżeń do tej gry na samym początku. Teraz, grając tą grę już, no, trzeci, czwarty dzień, nie pamiętam dokładnie, widzę już mniej więcej, co jest nie tak z tą grą i jakie mam minusy. Sons of the Forest jest na odwrót. Widzę na razie same minusy, ale może właśnie dlatego, że psychicznie nastawiłem się na coś innego, a twórcy po prostu to odwalili. Posuwało nam minusy mniej więcej. I może dlatego, w Atomic Heart nie nastawiałem się na nic, nie liczyłem na nic i też nawet jeżeli tam coś nie wyszło tak jak wyjść powinno, to nie byłem przynajmniej zawiedziony właśnie z tego powodu, że po prostu no, nie oczekiwałem niczego. To co się stało? Czemu to wyleciało? Ej, ścinaj to szybciej. Czemu ty tam tak daleko latasz, jak kumasz przy okazji? Muszę mi się powiedzieć. Naprawdę ta fizyka ogólnie drzew i tak dalej jest piękna. I ja ogólnie, jeżeli chodzi o The Forest, nawet jedynkę, to byłem zawsze mega zafascynowany tym, jak to jest fajnie zrobione. Naprawdę nie chcę, żebyście myśleli, że jestem hejterem i że nie lubię The Forest, bo tak wcale nie jest. Ja po prostu byłem nastawiony na coś innego i nie otrzymałem tego. O tak. Coś w ten sposób. Dobra, już niedużo zostało, na szczęście. Ja bym jeszcze przy okazji chciał właśnie ogarnąć sobie ten tryb budowania drugi. Tylko to ognisko. Mały patyk plus zapalniczka. Weź tu człowieku, ogarnij. Mały patyk plus zapalniczka. Jeden, dwa, przełam mały patyk na jeszcze mniejszy patyk. Znajdź cztery patyki i podpal. Jest tu mały patyk. Jest tu mały patyk, tak? Patyk collected. Dobra, czyli mały patyk jest tu. No i połam. Lewym się nie da. Prawym się nie da. Narzędzie do naprawy, ręczna... Pochodnie ręczna, ręczne wykończenie... Nie, pochodnie ręczna ręcznie wykonana włócznia. Nie mam pojęcia, jak to zrobić. Rotem mięso. Tam pogniło wszystko nawet, niestety. Nie wiem, jak zrobić patyk. Ja muszę po prostu walić o coś. O! Jak ty to zrobiłeś?
Jak to się stało? Nie wiem, jak ja to robię, naprawdę. Przysięgam, że nie wiem, jak ja to robię. Aha, czyli to po prostu musi być pokazane na... na tym pseudo UA. O, i można chodzić nawet po rzeczach, które są już wybudowane. To jest fajne, bo w The Forest 1 akurat tego brakowało bardzo. Liście. Możemy dodać liści. Możemy dodać mięsko. To oczywiście zróbmy. Gdzie się zamyka. Niech to się ładnie piecze. A my dalej oczywiście kończymy chatkę po chatkę. Chatka po chatka. 16 bali. Może to skończymy. Chłopie, rusz się troszkę, rusz się troszkę. Ty się lenisz jak nie wiem. Tak samo na przykład w depresji jedynce brakowało mi bardzo odrastania drzew. No ja już było tak, że po te drzewa to po prostu śmigaliśmy nie wiadomo gdzie i tak dalej. I to było słabe. W szczególności, że na przykład, nie wiem, robiliście bardzo sobie gdzieś w pięknym lesie, a potem z tego lasu to nie zostało nic. I na przykład jestem ciekaw, czy tutaj jest to odrastanie drzew. Będziemy mogli się przekonać w jakiś sposób. Więc... dobra. Mamy ugotowane chyba, prawda? Jest cooked. No i mamy full. Nawet chyba troszeczkę przesadziliśmy pod tym względem. Jeszcze 11. Dawaj, dawaj, bo ja już zacząłem sam to ścinać. Animacje też są na przykład bardzo ładne, jeżeli chodzi o... o, nawet o graczy, o Hannibali. Naprawdę pięknie jest to zrobione. Jaki ty masz problem? Czemu ty to tniesz? Nie wiem, o co mu chodzi naprawdę. Nie mam pojęcia, o co mu chodzi. Nie chcę palić nawet. No, mam tu i... chcę dodać. I teraz zadziałało. Nie wiem, czemu to tak marnuje surowce. To jest dla mnie niepojęte. Dobra, teraz w tą stronę trzeba zwalić. Tylko abyśmy nie zginęli przy okazji od uderzenia. Kanibale na razie dały nam spokój, bardzo mnie to cieszy. Bo jak zrobimy sobie pacjentę, to pójdziemy troszkę poeksplorować. I myślę, że musimy tam zacząć polować. Bo z polowania daleko nie zajedziemy. Trochę nie w tą stronę chciałem, ale okej. Dobra, nasz dziki dzik to ogarnie. Widzicie? O co z tym chodzi? Czy to po prostu... no nie wiem, naprawdę nie wiem, nie wiem dlaczego to tak odpada. W sensie, dlaczego tak marnuje surowce? Ja wiem, że tutaj robiło ten dach, tak? Teraz będzie robiło krokie. Ale to dla mnie niepojęte. Bo tyle tego materiału mamy teraz zmarnowanego. Słabe. Mega słabe pod tym względem. Dobra. Krokwy zostały już tylko. No już nie ma? Nie ma. Patyczki sobie oczywiście zbieramy, bo to jest dosyć ważny przedmiot dla nas w tej chwili. Tu miałem latarkę włączoną. Wyłącz to. Latarkę, no właśnie. Tak samo jeżeli chodzi o na przykład rozświetlanie jaskiń. Widzieliście na pierwszym odcinku, jak na przykład rozświetlała pochodnia stworzona jak ta nasza pseudolatarka ręczna, zapomnijcie. To też jest właśnie też główny powód, do którego się przyczepiam. To takie małe, drobne rzeczy, które zostały zaniedbane przez twórców. To budowanie też jest jakieś dzikie, ale już się nie czepiam. Ile można? Ile można się czepiać?
Więc tak, no gry, zwrotu gry nie zrobię na pewno, bo mam nadzieję, że jednak twórcy coś tam potem jeszcze wykombinują. I że naprawdę będzie to bardzo fajna gra. Ale niestety nie łudzę się, bo pamiętam jak było z The Forestem 1 i wiem ile jeszcze to będzie pracy i na pewno to co twórcy mówili, czyli że maksymalnie jeszcze tam 7 miesięcy do premiery, no to na pewno nie wyjdzie im tyle. Moim zdaniem na pewno 1,5 roku Early Access to jest lekką ręką. Lekką ręką. I takie pierdzielenie przez twórców, że to już tam praktycznie można było wydawać grę i tak dalej, to jest po prostu mydlenie oczu. Bo mówię, tak jak wspominałem na początku, jeżeli twórcy dawali 2 terminy i w tamtych terminach niby miała być gra skończona, to ja się aż naprawdę boję, w jakim stanie była ta gra wtedy. To musiało być niegrywalne truchło. Jakaś wydmuszka, no nie wiem. I chyba dopiero wtedy mapę mieli. Jeszcze żadnych innych skryptów. A gra jest robiona na Unity, czyli tak naprawdę wszystkie te rzeczy, co widzicie w tej chwili, mogły być już asetami w części pierwszej. Unity ma akurat kompatybilność wsteczną. Nie wydaje mi się, żeby był jakiś mega upgrade graficzny w najnowszych wersjach Unity. Chyba nie było, to nie jest Unreal. Może gadam głupoty, może nie. Aczkolwiek nie byłoby to problemem przenieść na ten pseudo nowy stary silnik. Czyli część roboty mieli już wykonanej po prostu. Tada, skończone. W końcu. Wbijamy do chaty. Nawet zauważcie, że nawet drzwi identycznie się zachowują jak w Defaryście 1. Identico. Identico. Totalnie identico. Dlatego nie wierzę. Nie wierzę, że oni zrobili to od podstaw. Na 100% nie. Na 100% nie. Konstrukcje wzmocnione. Konstrukcje z patyku. Aha, rozumiem, teraz jesteśmy na szarym. Tu lampy. Bla, bla, bla. Ognisko, lampy. Szaszki i stojąca pochodnia, okej. Okay. Konstrukcje z patyku. Co, czaszki, konstrukcja wzmocniona, taki odstraszacz chyba, tak? Płoty, podstawowa podłoga. Podstawowa ściana. Drzwi. Okna, stopień. Podstawowe belki, nie wiem do czego, to jest okej. No i dachy. A te zastrzały to już wiem, co to jest, po prostu są takie wsporniki. Lody, drewniana rampa, palisada, lina? A to do wchodzenia. No widzicie, no takie rzeczy właśnie jak są tutaj, naprawdę są bardzo fajne. Drewno opałowe. A. Czyli tutaj mamy po prostu takie budowanie ręczne. Takie totalnie, totalnie ręczne. No dobra, jak na przykład bym chciał sobie zrobić... Rusztu, rozumiem, nie ma. Rusztu nie ma. Wzmocniony ogień. Do tego potrzebujemy jeszcze kamienia, okej. To się da zrobić. To się da zrobić. I rozumiem, że to możemy również przerobić na opał. Tak czy nie tak? No właśnie nie bardzo. No właśnie nie bardzo. Da się z tego zrobić dobudówkę jakąś taką pseudo. Ale nic poza tym. Jakieś przyłącza? Nie, nie wiem. Na razie to kładę tu. Nie wiem co z tym zrobić. Nauczyłem się tego. Dobra, pyk, pyk, pyk.
Nauczyłem się tego, jestem z tego dumny. Będziemy mieć z tego drewno opałowe. Weź to wyrzuć. Pytanie, czy to jest drewno opałowe? Nie, to nie jest drewno opałowe. Pyk. No fajne są takie właśnie te małe elementy, które pozwalają nam jakoś zarządzać tym wszystkim tutaj. Mam nadzieję, że jeszcze jakiś stojak się da zrobić przy okazji. Pyk, pyk. Drewno opałowe niech sobie leży tu. I tak musimy zrobić jeszcze przed końcem odcinka jakieś różne rzeczy typu... Typu... To jaki? Jomo! Ognisko schronienia, ognisko schronienia. Okej, okay. Zostań, zrób sobie przerwę. Oczyść. Oczyść 10 metrów. Nie rób takich oczu, tylko oczyść. Irytujesz mnie. Irytujesz mnie. Gdzie tutaj są jakieś stojaczki, narzędzie, składowanie? Tu jest składowanie. Półka, półka na ścianę. Tak, suszenia na mieki. Nie. Magazyn bali. To myślę, że się przyda. QR. I co, ja bym sobie jeszcze zrobił przy okazji taką pseudo-dobudówkę, bo ona by się naprawdę przydała. To widzę, że się nie da. I to też jest irytujące. O. Rozumiem, że to jest przebudówka. I jeszcze coś musimy zrobić. Musimy przecież zrobić jeszcze łóżko. Łóżko z patyku. W razie sobie zrobimy je tutaj. Wiem, że nasz kelwinek nie potrzebuje snu. Taką mam nadzieję. A, bo ty oczyszczasz w ten sposób, okej. Okay. Ja bym już oczyszczał ogólnie tam skamieni, tam zera, tam zera. Ale widzę, że nie. Ale mnie to patyki, chłopie. Kolejne patyczki, kolejne patyczki. Czy z tego drogu patyki? Oczywiście, że nie. Tylko liście. A może i drogą patyki? No po prostu leżał w tym miejscu i miałem park. No właśnie, też jestem ciekaw, czy ogólnie, jeżeli chodzi o tego Kelvina, jeżeli zdarzyłoby mu się na przykład, nie wiem... Okej. Latająca kłoda. Jeżeli zdarzyłoby mu się na przykład, nie wiem, jakimś cudem walnąć w nasz budynek. Bo pamiętam, że w jedynce właśnie był taki temat, że jak się zwaliło kłodę, nie daj Boże, walnęła w jakiś budynek, to ten budynek się rozpadał, no jakby nie patrzeć. Zapiszmy grę. I pytanie, czy tutaj jest to samo? Dobra, połóż to. Połóż to. I rozumiem, że teraz mogę zrobić to w ten sposób. Weź mi tak nie stój dziwacznie. No dobra, odpoczywaj sobie na razie, zasłużyłeś, no, trochę tam pościnałeś. Trochę tam pościnałeś. No i na przykład ten element, o dziwo, na początku mi się nie podobał, ale już mi się podoba. Poznałem funkcję i widzę, że to jest spoko. I myślę, że ogólnie z The Forestem będzie bardzo podobnie pod tym względem, no nie jest to zła gra, tylko niedopracowana i jestem chyba bardziej wkurzony tym, że twórcy nas oszukali, niż tym, że ta gra jest jaka jest. Naprawdę. To mnie bardziej irytuje. Zostałem oszukany. Zostałem zrobiony w bambuko. Już nie można. Znaczy tu na przykład można? Można. Bo czemu to tak jest? Ja nie chciałem, tak?
Ej, ja chcę do przodu. Też może tylko w bok już. No tu już możemy chyba normalnie, nie. No i tu już nie można i to mi się już mniej podoba. Słyszałem kogoś. Jest koleżanka. Dzień dobry. Nie bój się, nie zrobię ci krzywdy. Wyszła tutaj Virginia, nasza nowa. Nutka sztywka nieśmigana. Chyba nieśmigana. Chyba nieśmigana. Dobra, no położymy, zrobimy sobie takie schodki. Tylko to raczej chyba z połówek, nie? To jest połówka? To nie jest połówka. Jeżeli wezmę to, próbuję zrobić w ten sposób. Wiem, że tak to mi nie zadziała. A, nie dam ci zrobić bambuko. Bon. No spróbujmy. Nie wal tego, nie rozwalaj. Pływak, tryb pływaka mu się włączył. Spróbujmy w ten sposób, da się? Nie da się. Najpierw trzeba to skończyć pod względem tego dołu. Gdzie tu? Czemu ty nie chcesz tego skończyć? Aż sprawdzę, jak to będzie wyglądać, naprawdę. W ten sposób... Ej, dobra, to jest fajne. Tylko patrzcie, no właśnie, cały czas jest marnowanie surowcy. Dobra, nie. To mam raz do chaty. Się palę? Tak, palę się. Dużo nie chcę pójść na HP, ale... Przyjaciel! Ty szukasz nowego domu? One czasem tak dziwnie działają. Leżeć, leżeć się. Górek jeden, no. Ciekawe. Ktoś sobie tutaj skacze. Czyli Virginia nas odwiedza. Ona nas cały czas tutaj próbuje... Próbuje do siebie przyciągnąć. Ciekawe. Widzicie, o której nawet te odcinki nagrywam. I tak właśnie zazwyczaj wygląda moje nagrywanie. Które? Nie widzę tu nikogo. A, siedzi pod wodą. No albo właśnie to. Hej, powiedzcie mi, czy tak wygląda gra, która miałaby zostać wydana? Wytłumaczenie twórców, że no to tak, ale nie chcieliśmy, żebyście marudzili. To jest po prostu śmiech na sali. Śmiech kurwa na sali. Robienie z ludzi idiotów. Robienie z ludzi idiotów, naprawdę. Totalnie robienie z ludzi idiotów. Nie podoba mi się takie coś, no. Jakby powiedzieli, słuchajcie, spieprzyliśmy, no gra nie była w ogóle ani trochę jeszcze zdatna do użytku. Wydajemy ją w stanie takim, jakim jest, czyli no tragicznym. To jakoś bym to chyba przetrwał. Ale tu definitywnie twórcy chyba się nie biorą do odpowiedzialności pod tym względem. Ja już mogę iść spać. Czy on tam dalej pływa? Dalej pływa do koperowy, no. Wziąć tapsy, no. Najmiotcy. Gdzie ty jesteś?
Chodź ty! Leżeć. Do wody. Prawie padłem. Spać. No. Przynajmniej to. Ale widzę, że zdrowie nam się niestety nie odzyskało. Teraz jest mi trochę mięska, no nie ma innej opcji, musimy iść na polowanie jakieś. Napijemy się wody, trupa może sobie wyciągniemy. Trup pływający na wodzie, w sensie wpływający, nawet pływanie nie było. Tryb unoszący, trup się unoszący po prostu. Na wodzie. Mogę cię oskurować? Jakieś mięsko z ciebie? Nic? Stasiu? Nowa receptura jest dostępna do wytwarzania. Świetnie. Czy my możemy teraz robić na przykład strzały? To jest świetne pytanie. Kamienna strzała. 4 kamienie. 2 piórka. 4 kamyczki i 2 patyki. I na przykład ta animacja jest świetna. Naprawdę, ta animacja jest świetna, nie mam się do czego przyczepić, naprawdę jest bardzo ładnie zrobiona, ale nadal dlaczego my tutaj nie możemy w żaden sposób przypisywać sobie rzeczy? Tego nie mogę zrozumieć. Nie mogę. Dobra, bierz łuk do łapy, idziemy na polowanko. Wyłącz to, wyłącz. Powinienem zrobić jeszcze stojak, no ale nie mam jedzenia, więc trzeba sobie jakoś zapewnić to jedzonko. A z tych jagódek to my nie wyżyjemy. No właśnie, na przykład też takie rzeczy, no słuchajcie. Kłody się chyba teraz dopiero spełniają. Albo nie wiem. Albo nie wiem. Tu mamy zapisany domek w tamtym miejscu. Chyba nie. Może do Kelvina powinienem pójść i powiedzieć: ej, Kelvin, zostań tutaj, bo w sumie to mi się i tak nie przydasz. Jesteś bezużyteczny w walce. I to po całości. I to po całości. Nie wiem, czy jemu trzeba dać jedzonko, czy nie. Czy on tak się odżywia powietrze miłością do nas? Zjedz to. O dziwo, nawet dobry grzyb. Nie otrułem się. Kelvin, chodź tu. No cepie jeden, chodź tu. No stoi i się patrzy. O tam. Widzicie go? O, ruszył, dobra, ruszył. Lecę, 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 lecę. Jedna noga, druga. O, skok! No, powiem ci, że w olimpiadzie to może byś zrobił nawet jakąś karierę. To niestety to jest paraolimpiada. Ponurzedzoną zdobędź, wybuduj, zostań, zrób sobie przerwę. No! No, źle ci jeszcze? A mimika jego twarzy jest naprawdę dziwna. Nie dość, że człowiekowi dajesz wolność wyboru, to mnie jeszcze ci pokój jakiś robi. To on ci dziad jeszcze pokój robi. No i powiedzcie mi, naprawdę ta gra jest ładna. Ta gra jest bardzo ładna. A żałuję, że się w takim miejscu. Czy ty idziesz za nami? Run, Forest, run! Każesz mu zrobić sobie przerwę, a on sobie idzie. No przy okazji zobaczmy, czy tam jest... No nie ma. No właśnie, i na przykład czemu nam nie pokazuje ty żadnych punktów? To jest mega słabe. Mogę wziąć ten nadajnik GPS, ale nie mogę sobie nic zaznaczyć. Ten plankton gdzieś tam chodzi. Plankton jest tam.
Go będę nazywał Plankton. Bo Plankton jest mądrzejszy od niego. Żadnej zwierzyny. Może powinienem sam włączyć tego buga, że drzew nie widać. Co wy na to? Żarcik. Nieśmieszny, co prawda, ale żarcik. Wcześniej tu było więcej zwierzątek. Jak myślicie, te pomarańczowe będą dobre czy niedobre? No wiemy. Dziwo dobre. Można jeść. Straczki nie ma. Straczki nie ma. Powinniśmy się udać na jakieś otwarte tereny, coś mi się wydaje. Jakaś skrzynia? Jakieś trupy. Co to jest? Kostki. Dobra, kostki sobie weźmiemy. Konserwy, o świetnie. Jakaś czaszka. Nie wiem czemu tej nie możemy wziąć, ale okej. No właśnie, cały czas wybór tylko i wyłącznie tych procesów. Kurwiające. Kolejne konserwy, świetnie. Dobra moi drodzy, ale... Ale to by było na tyle. To by było na tyle, bo ja już mam tutaj 46 minut odcinka i tak... Nie wiem czy zauważyliście, ale te odcinki teraz trwają dużo, dużo dłużej. Trwają dużo, dużo dłużej. Mamy dużo premier. A ja bym nie chciał was zostawiać bez tego, tego się nie da rozwalić, szkoda. Szkoda, szkoda, szkoda. Ale myślę, że na tej plaży bez problemu... Co tam jest? Pomarańczowe coś? Widzicie to na samym środku? Ciekawe. Na mapie jest jakoś to zaznaczone? Na mapie jest zaznaczone tam. Ale nie tu. Dziwne. Dobra moi drodzy, tak czy inaczej, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, ocenie filmu, grał do was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach. Son of the Forest. Trzymajcie się. Hej, hej.